Siema, siema, Michael. Ty, jak zwykle, widać czujny. Wiedziałeś, kiedy wejść. Wiedziałeś, że na sam początek. No, a tak, no ogólnie witam już w nowej serii. Się zagłębimy przez najbliższy miesiąc w ukryte horyzonty. No za cały miesiąc, za całą serię, za punkty, no raczej nie będzie zbyt ciekawych nagród. No Nissan Tsuru to jeszcze jakoś ujdzie, ale no Safari to z tego co widziałem u... No nie oglądałem co prawda filmików o Nissanie Safari, ale widziałem miniaturę od AR12 Nika, że... Czy to Black Panther był? Nie pamiętam już który, ale któryś tam się ponoć wypowiadał w filmiku na YouTubie, że Safari się tragicznie prowadzi, że to jedno z najgorszych aut, jakie mogło trafić na playlistę. Ale na pewno auta do zdobycia w tym tygodniu nie będą takie złe. Bo patrzcie, mamy już za 20 punktów do zdobycia świeżo dodane Mitsubishi, no, czyli Lancera Evo 3 GSR. No i Hot Wheelsowy Mustang też wraca. No i więc tak. Oczywiście sklep Forza to rzadko się zdarza, że tutaj coś nowego jest. No widzisz, Majka, a ja wyjątkowo zacząłem przed czasem. A mimo to jednak wbiłeś na sam początek. No i dobra. Powoli sobie wyjeżdżamy. W pierwszej kolejności sobie zrobimy rywali miesiąca. A w rywalach miesiąca to oprócz Evo Trójki, to z tego co pamiętam, to drugim autem, które przyjdzie przetestować w rywalach, a na które przyjdzie nam jeszcze 3 tygodnie poczekać, jest Volvo C30 Polestar. No, nie powiedziałbym, że się tego auta spodziewałem, ale. Dobra, tutaj. Czyli w pierwszej kolejności pokazuję C30, ale teraz to się skupmy na Evo. No spójrzcie, no jak dla mnie to z przodu. No ja wiem, że jest inny, ale jednak z przodu. No, zmiany między pierwszymi trzema generacjami a kolejnymi trzema, to ja tam widziałem niewielkie. Wydaje mi się, że czwórka, piątka i szóstka od pierwszych trzech generacji Evo to są tylko po prostu trochę bardziej kanciaste. No to z tyłu to widać różnicę. Ale co jak co, to się nie postarali, bo przecież Evo to jest rajdówka. Zamiast dać jakiś tor crossowy, ale przecież Guanajuato to jest jedna ciekawa właśnie trasa. To postanowili dać po prostu techniczny tor drogowy. Trochę słabo z ich strony, że tak zdecydowali. W sensie chodzi o to, że po 25 może mogą nie przedłużyć licencji na F1 z EA i Codemasters.
No powiem ci tak, jeśli faktycznie ta licencja miałaby przejść na w inne ręce, to mam nadzieję, że to jednak nie będzie iRacing, bo jednak iRacing jest ekskluzywem pecetowym, no a ja nie wiem, czy do 2026 będę w stanie w ogóle sobie pozwolić na peceta. Taki jest plan, żeby w przyszłym roku się w porządną stacjonarkę zaopatrzyć, ale no jednak... No, biorąc pod uwagę, jak topornie mi szło, idzie zbieranie na kierownicę. Ledwie bodajże we wtorek, tak, przedwczoraj dokładnie rano przyszedł mi stojak pod kierownicę. No, jeśli już, to bym wolał, żeby licencja na F1 trafiła do Assetto Corsa Evo. Tam jako osobna klasa byłaby Formuła 1 i by się jakoś dało tam może jechać. Bo Assetto to jednak też na konsolach jest dostępne, więc... No, byłoby to o wiele bardziej znośne. A, i wczoraj przy okazji koopa w Austrii, to tam się mnie pytałeś, ile mnie już śledzisz na Twitchu. No i sprawdziłem, followa zostawiłeś równo 2 tygodnie temu. Więc no, tak pod koniec września mod pewnie się pojawi przy twoim niku. Ta C30 to wydaje się jakaś taka zrywna, ale przełożenia to ma dłuższe niż moje Portofino. A przynajmniej tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że nawet Renault 4, które mam na jakimś starym setupie, ma krótsze przełożenia w D-klasie niż ta C30. No, czyli do około 2 tygodni, no. To skoro mamy już rywali miesiąca z głowy. Trochę mnie zdziwiło, że... nie zaliczyło od razu tego zadania. Chyba po prostu trzeba ruszyć z miejsca. No pamiętam czasy jak w Horizonie 4 na przykład. Jeśli auto nie było fabryczne, to mogło nie zaliczyć tego pierwszego rozdziału. Był taki absurdalny przypadek w jednej playliście w czwórce. Kurde. Trafiłem! Na styk trafiłem. A jednak to było tylko dwie gwiazdki. No widziałem, że znowu Sandersik nie jest pewny, czy będzie jechał. On w ogóle chce jeździć w tym splicie, czy nie chce jeździć w tym F1? Bo serio, jak tak dalej będzie się wahał, no to miejsce w splicie straci. Ktoś inny wskoczy na jego miejsce. Ale sam fakt, że już teraz na Belgię jest więcej zapisanych chętnych niż było na Austrię, to no, robi wrażenie.
Ciekawie będzie. No, w sobotę. Dla splitu pierwszego w piątek w sumie też. Mam nadzieję, że w piątek Webster ogarnie neta, bo ostatnio to jakie on miał lagi, podczas gdy ja miałem. U mnie wszystko śmigało jak trzeba. Nie no, to by było sprzeczne z regulaminem ligi. Po prostu. No, trzeba będzie liczyć na farta, że taka pogoda będzie. Dobra, to mamy z głowy. Ekbalam, musimy tam polecieć. Musimy polecieć tam. Teraz gdzie ten zbiornik będzie? Albo równie dobrze mogłyby się trafić zmienne warunki. I tak jak mieliśmy na koopie w Austrii podczas treningu, że na sam koniec zrobiłoby się sucho, ale tak, że mało kto byłby w stanie idealnie wyczuć moment, żeby pojechać okrążenie na slickach. Bo my na przykład nie mieliśmy za bardzo na to szans. Muszę się playliście przyjrzeć. No, gdzieś wyżej jakieś takie drewniane rusztowania. Taki drewniany podest. Zobaczmy, może będzie to na. Dobra, piramidę tą sprawdzę potem. Może jednak tutaj gdzieś na którymś z tych niższych budynków. Może to gdzieś przy szczycie piramidy jednak. Tu może to być. Tu są takie warunki. Odpalamy ten foto i patrzymy. Chyba niezbyt. Albo.
Na tym etapie sezonu jeszcze nic nie musisz. A ja tam do wygranej w Belgii też się zbytnio nie palę. A chyba się domyślam, gdzie ta znajdźka może być. O, wracaj na koła, no. Mam wrażenie, że to auto o wiele sprawniej wraca na koła niż niejedno inne wozidło. Tu się schował cwaniaczek, dobra. O, punkty to na pewno będą ważne. W końcu, nawet jak nie o tytuł kierowców, to o tytuł konstruktorów walczyć trzeba. To też już mamy odbębnione. I co teraz? O, to sobie skoczymy jeszcze tak ekspresem obadać labirynt na stadionie. Ciekawa sytuacja. Nic nie zrobiłem jeszcze, a już zgubiłem tablicę. O, to mamy labirynt. No i sobie pozwiedzajmy. Zielony segment niebieski. Segment fioletowy. Segment pomarańczowy. Okej, znalazłem jedno jakieś. Jedną jakąś miejscówkę. A teraz spróbujmy stamtąd. To jeszcze jedna. Dzięki, a ja akurat teraz sobie tylko wziąłem cuksa, nic więcej. A, tędy było chyba do wyjścia, tak. Tutaj była ta rampa, chyba nie.
Spróbujmy wskoczyć na którąś z tych ścian. To wiem, że z tej strony raczej do centrum nie ma wjazdu. Tutaj żeśmy byli już. A. Oho. No i znaleźliśmy centrum. Tutaj będzie ta rampa, którą było widać na zapowiedzi streama. Pewnie gdybym miał coś szybszego, to bym doskoczył. A jednak by się udało. Dobra. To Bilowi już podziękujemy. Bierzemy się za skarb. Jeszcze raz dzięki, Michael. Ale że aż tak mocno się w ciągu ostatnich paru dni schłodzi w porównaniu z upałami, jakie były wcześniej, przez całe praktycznie lato, to no byłem naprawdę zaskoczony, że z prawie 30 stopni tydzień temu będzie może ledwie 13 dzisiaj. To jeszcze z mniej lub bardziej ulewnymi deszczami. A, w ogóle bym zapomniał o całym punkcie każdego streama z Forcy, czyli podsumowaniu ostatniego tygodnia. No więc tak. Mój debiut komentatorski chyba nie był taki zły, tam słyszałem komplementy, no ale wiem, że z mojej strony było masa niedociągnięć. Mam nadzieję, że będę w stanie się poprawić w tej kwestii. No a jeśli chodzi o sobotnie wyścigi, czyli splity 2 i retro, no to tak, dublet w splicie drugim, no marzenie. Chociaż prawie skończyłoby się na 1-3, ale dopisało sporo szczęścia z karą dla Mercedesa. Nowa życiówka. No w retro już takiego szczęścia nie miałem, niestety. Aha, czyli tam, gdzie był niebieski skarb, tam będzie. A wjedźmy sobie wyżej i zorientujmy się. Chociaż z tej strony to może być ciężko dostrzec. No
A, niebieski segment. Już tam byłem przecież, więc... Trafienie tam znowu nie może być trudne, prawda? No, wracając do... No, to mówię. Ja to nawet fajnie było na retro wrócić, chociaż łatwo nie było. A, czyli nie przy tym, tylko gdzieś wśród tych korytarzy, dobra. No, w niedzielę sobie. Nie jechałem Dekru 2, bo to miałem już wcześniej w środę zrobione. Tak, walę w głową w mur, ale... Tutaj nie można się zbytnio spieszyć, bo... W ten sposób się szybciej skarb nie odnajdzie. Poniedziałek w Motorfeście, no... Powiedziałbym nawet zaskakująco fajnie mi się jechało. Teraz... W poniedziałek będę jechał summit rocznicowy. Dajcie wiarę, że to już rok, odkąd Motorfest wyszedł. Chyba widzę? Nie, fałszywy alarm chyba. No, wskazówka wydaje mi się, że to było w... No niby to powinno być jakby gdzieś tutaj. Próbuję na platformę z tej strony wjechać i tutaj wyhaczyć. Chyba, że jakimś cudem... A nie, to nie w tą stronę. Po raz pierwszy od dłuższego czasu odpalę drona. A to może to z tej strony będzie skarb? Tu jest! Dobra. Ja myślałem, że w danym kolorze jest tylko po jednej takiej... latarni. Po jednej takiej miejscówce, a tu... jednak jest ich więcej. Ale serio, mogliby raz na jakiś czas w ramach tych skarbów dawać auta, a nie... punkty Fortuna albo kredyty. Będę to do znudzenia powtarzał. Oni po prostu zmarnowali potencjał, jaki te skarby miały w
dodatku Fortune Island w Horizonie 4. Dobra, skarb z głowy. To myślałem, żeby sobie zostawić pod koniec, ale chyba jednak po pokazówkach to zrobię, żeby zaprezentować ten tryb tym, którzy jeszcze go nie widzieli. A mówię wam, to naprawdę masa frajdy jest. Zwłaszcza. Kiedy trafi się na ogarniętych, szukających jako chowający, albo jak, albo na odwrót. Ogarniętych kolegów zespołowych i równie ogarniętego, chowającego jak. No, żeby było też w miarę przyjemnie, a nie że szukający se jeżdżą tak. O, bez celu, bez zielonego pojęcia o tym, gdzie jest cel. Dobra. Całkiem pokaźna sumka. No, takie coś, takie rzeczy to są, to normalka, jak się regularnie przechodzi playlistę. 129 na godzinę. No, ale też trochę widzę co najmniej jedną bolączkę w tym trybie, mianowicie no dosyć ograniczona liczba aren, no ale wygląda, że tak zaprojektowana mapa nie pozwala zbytnio na więcej. Tylko Mulegé, Guanajuato i Playa Azul. Daliby 135 na godzinę i dałbym sobie radę z tym. Także na pokazówki z głowy. To teraz na szybko machniemy chowanego. Dobrze, że nie jestem z kimś w konwoju. Oby mógł mnie, gdybym trafił jako chowający, to. Dobra, jestem szukającym, czyli. No, nie ma tak źle. Jakbym został chowającym i trafił na. I miał kogoś w konwoju, kto byłby szukającym, to wtedy no miałby idealny stream sniping. Dobra. No, także zasada jest prosta. Szukający mają na dole ekranu tutaj radar, który w zależności od tego, jak bardzo się zbliżamy do chowającego, rozszerza się, a jak jest naprawdę blisko, to zajmuje całe kółko. No i to trochę potrafi człowieka pogubić. A specjalnie też po wtorku. Nie jechałem, znaczy no wczoraj nie jechałem tego trybu w ogóle, żeby w razie jakbym trafił na kogoś chętnego do jazdy w konwoju, żeby nie. Ale skręcił w lewo, czy jednak wziął ten ostry zakręt.
dobra. To mniej więcej już wiem, gdzie może być. Ktoś tam się czai z drugiej strony. Zobaczymy, czy uda się go wziąć w kleszcze. Okej, wyjechał w teren, czyli się nie zdecydował wtapiać w tłum. Dobra, spingowany. Więc ten namierzony. Mamy go. Oznaczony. Noż kurde, gdzie się kończą hitboxy tych drzew? Oni serio chyba nie patrzą, gdzie jeżdżą. Nie patrzą na ten radar. Oni nawet nie próbują go złapać. Teraz wodza gwostka. Dobra, jednak jedziemy w dobrą stronę. No i właśnie oberwałem Chasebreakerem. Ale tutaj akurat nie wychodzi on zbytnio na korzyść chowającym, bo jednak w ciasnych uliczkach ciężej jest się odpowiednio schować. Serio, jeszcze 4 sekundy. Tak, co, ale to Evo to chwilami potrafi uprzykrzyć życie. Dobra, zjechał w drzewa. Jakie brak chowającego się? Czasem no to ten pingowanie to jest upośledzone i nawet jak jest idealnie widoczny, to nie jest w stanie go oznaczyć. No, ni no niestety, tym razem trafiliśmy na ziomka dosyć ogarniętego. Ale w Guanajuato to jest ciężko wygrać jako szukający. Zresztą do zaliczenia tego wystarczyło tylko jedną grę ukończyć i tyle. No, jeszcze tylko wystarczy, że przejedziemy ten jeden lap i będzie Evo już w garażu. Oczywiście na wyspę trzeba się przenieść. Super losowanie, niezwykłe. No, samochody. No i sobie wziąłem Delta specjalnie pod te zawody. Nie wnikam, to się dzieje. Dziwne takie niskopoligonowe te wzgórza po prawej.
A. Przy okazji sobie sfocę do kolekcji Evo. Jeszcze coś. A. Przyszłotygodniowa nagroda, czyli nowy WRX też się trafił. No to niezły fart. Ale Volvicza to bym się tu raczej nie spodziewał, bo to raczej rajdówka nie jest. Cztery okrążenia na takiej dziwnej trasie. Okej. Coś się zepsuło. Naprawdę to było dziwne. A właśnie, no. A propos rajdów, mi się przypomniało. No, strasznie słabo mi szedł rajd Europy Środkowej. Jedyna, co prawda jedyna kara jaką zapałem to była za wymianę koła, bo kapcia złapałem na piątym OS-ie, ale... No, to, zwłaszcza tej drugiej połowy rajdu do udanych zaliczyć nie mogę. O WRC po prostu nie moja bajka, przynajmniej na razie. Zwłaszcza jak się chce poświęcić głównie F1, dopóki jest sezon. A jeśli chodzi o rajdy, to co najwyżej Dirt Rally mogę spróbować. Ale skipnąłem sobie Monte Carlo, bo naprawdę nie chciałem sobie... Chwilowo, przynajmniej na razie... przypominać traumy po koopie w Monaco, albo po wcześniejszej próbie rajdu Monte Carlo właśnie w Dirt Rally. No to... Stres pourazowy dowaliłby po całości. Także no, nie licząc tego, no, technicznego niedociągnięcia, no to sam pomysł, zamysł tej trasy, no, całkiem fajny. Całkiem sympatyczny tor rally crossowy. Czy po prostu crossowy, bo... No w rally crossie byłby jakiś joker, a tutaj jokera nie ma niestety. A może to i lepiej, że nie ma. No i przydałoby się jakieś znaczenie, że w danym miejscu jest meta. Ale i tak udało się nieźle odstawić konkurencję. Więc nie ma tego złego. Polecimy odebrać Evo! Dziwne, że na wyspie nie można sprawdzić se kolekcji. Jedyne co nie powinno być dostępne to trial i zawody dostępne na innych mapkach.
No i salony samochodowe, przejście do domu, ale po co blokować kolekcję? No i kolejny dziw, bo Welcome back, Simon. jak daję normalną opcję przenosin na inną mapę, to zawsze przenosi do domu albo do miasteczka festiwalowego, a jak wybiorę cokolwiek innego, co umożliwia przeniesienie, to już od razu respi auto w normalnie w jeździe dowolnej. To dla mnie trochę bez sensu. Dobra, to teraz tak. Mistrzostwa. Dziewiętnastka Carrera RS 2.7. A, i zauważyłem jeden błąd, jeśli chodzi o grefowanego. Bo wszystkie auta w tym trybie są na wypożyczeniu. Nie można wnosić własnych. Nawet jeśli są identyczne z tymi wypożyczonymi modelowo. No i przez to się resetują te tablice rejestracyjne. A nie wiem, czy ktoś oprócz mnie to zauważył i zwrócił na to uwagę na forum Forcy, ale myślę, że warto, żeby się deweloperzy temu przyjrzeli. I mam nadzieję, że przed którymś wyścigiem z tych mistrzostw to się naprawi samo. To dobrze, że jeszcze mam setupy jak robiłem Carrera RS rywali w trzech różnych klasach. Setup na B, setup na A i na S1. No i ten na A się teraz przyda niesamowicie. Carrera RS kontra Vipery. Wszystkie Vipery, z tego co widzę, już oszpecone Forza Aero. Ja się pytam po kiego. Jak i tak nie mają podjazdu do tego Boxera 2.7. Żadna V10, tylko 6-cylindrowy Boxer. Praktycznie go-kart mi wyszedł. Chociaż z tego auta nie korzystałem zbyt często. Bez jeden to nawet nie wiem, czy czterobuta nie zakładałem. W dodatku na technicznych torach, jak ten w Guanajuato, który czeka na końcu praktycznie tych mistrzostw. No to tam zdecydowanie małe gabaryty i zwinność będą bardziej właśnie na korzyść 911. A Vipery będą się męczyć. Ja ich z uśmiechem na ustach będę objeżdżał. Przy odrobinie szczęścia może bym je, co jednego, może dwa zdublował. Tak jak wczoraj jakimś cudem w sprincie miałem Magnusena przez jakiś czas zdublowanego. Ale z uszkodzoną podłogą to dałem mu się oddublować niestety. Nie pozwolił się znowu zdublować.
No ale nawet po tak katastrofalnym sprincie jakoś się dało przetrwać i utrzymać prowadzenie w wyścigu głównym do końca, i to nawet z najszybszym okrążeniem. Idealnie podcięta przesiadka na intery. No i sucha końcówka praktycznie. Ostatnie może dwa okrążenia były suche, ale ja jeszcze byłem w stanie wycisnąć co nieco z tych przejściówek, zanim zaczynałyby się przegrzewać. Sam byłem w szoku, że jeszcze potrafiłem poprawiać najszybsze okrążenie wyścigu pod koniec. A, to już meta. Się rozgadałem trochę. Chcę, to potrafię. Ragnarok Owen, włączyć tryb wywodu. No. Jedyna kariera wśród Viperów. Objeżdża węże jak chce. Byście mi zacząć ten wyścig, a nie spamicie mi tymi statystykami i jeszcze no, informacjami o nagrodach i blokujecie mi przez to start. No, ogarnijcie to, Forza. I co, dalej same Vipery? Dalej same Vipery. Oj, to będzie łatwizna. No i okej, na prostych to Vipery mogą mieć lekką przewagę. Ale gdybym skrócił przełożenia, to pewnie straciłbym tą sterowność, która sprawia, że tak dobrze mi się teraz tą 911 prowadzi. A, to przecież jeden z tych nowych sprintów. Byłbym zapomniał. A, teraz prostszy segment, czyli no, Vipery trochę będą uciekały, ale... Ej, słabo przejechałem ten fragment. No i redukcja pewnie była niepotrzebna. No, wystarczyło trochę popuścić gaz i nie redukować. Już prowadzimy. Ale jednak Vipery nie są zbyt ustępliwe. Tylko pozostaje drogę zajeżdżać, bo... A, jakieś zdjęte... Zakręty przejechali jeszcze gorzej ode mnie. Nie no, ale tą 911 to jazda to jest czysta przyjemność. Szkoda, że w playliście nie ma zbyt wielu okazji, żeby się nią pojeździć. I prawie idealnie sekunda przewagi nad drugim. A dobra, to
Trzymajmy dominację na tym ostatnim torze. Guanajuato, ciasne uliczki, czyli szanse na wygraną mamy o wiele większe niż. A, sprint przy katedrze. Tfu, tor przy katedrze. No to jest tor podobny do Grand Prix Monaco, ale powiedziałbym jednak przyjemniejszy. No co prawda nie byłby dobry dla bolidów F1 przez zmiany w wysokości, ale no i też nawierzchnię, ale poza tym no, ma sporo ciasnych zakrętów. Na przykład ten nawrót. Okej, może nie tak ciasnych jak nawrót Grand Hotel. Ale no jednak różnicę to robi. Okej, gdybym chciał, to bym go objechał jeszcze przed końcem tego okrążenia, ale no trochę końcówkę jednak zmaściłem, więc no musiałem trochę dłużej poczekać na dorwanie go. Ale to jest przerażające, jakie te latarnie są masywne. Jedną taką skosić i z miejsca zwalnia cię o jakieś o co najmniej połowę. Dziwię, że nie wyhamowało mnie do zera na tamtej latarni. Dobra, pierwsze mistrzostwa z głowy. Teraz odpoczniemy trochę od asfaltu. I sobie polecimy na przełaj.
Żadnych torów przełajowych, chociaż tutaj trochę czasu się przyoszczędzi. Ciekawe, że gdzieś się trafił setup, w którym ten Nissan jakoś się da prowadzić. Że to nie jest jakaś masakra. Okej, chciałem tak trochę szerzej wziąć ten zakręt, ale nie aż tak szeroko. Bo to jednak jeden z najbardziej wkurzających zakrętów, jeśli chodzi o wszystkie wyścigi w grze. Równie wkurzający jest też pod koniec rajdu przełajowego, biegnącego chyba przez festiwal główny. Kończący się na plaży na zachodnim krańcu mapy. Ale jednak stare rozwiązanie tutaj się sprawdziło jeszcze fenomenalnie. No prawie 4 sekundy. Bronek jeszcze daje radę. Kurde, straszna lipa. Się rozjeżdżają w przeciwne strony, tylko pozostałe rajdy to trudno. To wziąłem na chybił trafił, ten, a raczej ten bliższy po prostu. Jimmy coś tak się wykruszył. Się bał trochę tego ze skoku chyba. O, jest i Jeep z Parku Jurajskiego. I dla mnie ten DLC z autami Universala, czyli trzy różne wersje DeLoreana z Powrotu do Przyszłości. Jeep z Parku Jurajskiego i
i git z nieustraszonego to naprawdę szczyt pazery ze strony deweloperów. I chyba jedyny pakiet, w jaki do końca raczej się nie będę zaopatrywał. Więc jeśli jeszcze Forza będzie miała jakieś DLC samochodowe, które nie będzie licencjonowane i nie będzie takim rozczarowaniem jak... albo nie be, albo będzie, ale nie będzie takim rozczarowaniem jak to uniwersalowe, no jak pakiet na przykład aut z Szybkich i Wściekłych 10, no to wtedy może rozważę zakup takiego pakietu. Dobrze widzę, że to jest Lightning Platinum. Zobaczę w wynikach końcowych, bo wydaje mi się, że to jest ten elektryczny Ford. Nie, takich rzeczy nie może być. Nie mogą się dziać. Dobra. Tym razem było o wiele groźniej i bliżej. To musiał być ten elektryczny F-150. Tak myślałem, F-150 Lightning. No ale teraz wystarczy mi top 5 do wygranej. Dobra, za mną nie mieli zbyt dobrego startu. Aha, ktoś wziął Pajero. A czekajcie, sorry, mój błąd. Tutaj to nie jest Pajero, tylko Montero.
wszystkich chyba wyhamowało na lądowaniu. Ale dominacja podtrzymana. 10 brakło do okrągłego czasu na mecie. Ale Montero 3 sekundy ponad. I potem takie małe odstępy. Jak między Tundrą i Raptorem R. To był chyba ten z DLC-ka chyba. Co razem chyba z Montero był w jednym pakiecie. No ale takie małe różnice między tymi trzema autami zaraz za mną. No, myślałem, że takie rzeczy to tylko w F1, a tu w Fordzie jednak też są możliwe. No, teoretycznie nawet wystarczyłoby, żebym pojechał wycieczkę, żeby zgarnąć Hot Wheelsowego Mustanga, ale jak robię wszystko na 100%, to wszystko na 100% musi być. I oczywiście Jaguar. A ja musiałem mieć mieć dostępny, w zasadzie, no mam sporo Jaguarów w A-klasie, no ale tylko... A jeden jeszcze korzystał ze starego baga potęgującego prędkość elektryków. A tutaj jednak przydałoby się auto, które potrafi jednak skręcać. Zwłaszcza w wyścigach ulicznych. A iPace raczej się do tego nie będzie nadawał. Wszystkie inne Jaguary to tam, nawet jeśli są w A-klasie, to ja mam je fabryczne. Ja myślałem, że XC220 jest fabrycznie w S1 już. To chyba jest zwykły XC220, a nie ten w wersji Toma Walkinshawa, czyli SK. No, na styk się udało. To było mocne. Jak Ricardo w Azerbejdżanie 2017. Tutaj się nie udało, niestety. A dobra. Nie ma za bardzo żadnych nowych tematów do gadania, to poruszę jeszcze, co tam było omawiane w pokazie Ubisoftu a propos The Crew. A więc wygląda to, że Ivory Tower zrozumiało błąd, który popełniło przy uśmiercaniu pierwszego The Crew i no, obiecało w niedalekiej przyszłości wprowadzić tryby offline dla dwójki Motorfesta. No i też pokazali dużo więcej rzeczy na temat kolejnego update'u, już
szóstego sezonu chyba, no, albo piątego sezonu w Motorfeście. Za darmo dostaniemy nową wyspę z odpowiednią drogą dojazdową. I to jest i tak się robi ekspansję mapy Forza, a nie tak jak wy robicie, że zamiast rozszerzać podstawową mapę, to dajecie jakąś osobną każecie osobno czekać, żeby się załadowała. No, co jak co, ale Ubisoft i Ivory Tower to umieją w ekspansję mapy. To tak za Wintem, to nawet tak na przełaj tam zajadę. No i też, nie licząc nowej wyspy, pojawi się nowa, a w zasadzie kontynuacja jednej z pierwszych playlist z Motorfesta. Konkretnie tej związanej z japońską motoryzacją. A wraz z nią się pojawi mechanika wyścigów z rywalami w jeździe dowolnej. Jako rozrywka premium też będą pościgi za kierowcami. No i pojawi się też nowa przepustka premium, tym razem przepustka roku drugiego. Tego co tam widziałem, to mają się pojawić na przykład rimac bodajże Nevera, bo wydaje mi się, że to był jednak model produkcyjny, a nie koncept. Oprócz tego Ford Mach EGT. Maserati MC20 Cielo. No i jeszcze BMW M5 CS albo Nissan Skyliner 32 GTR. To mnie dziwi, bo mnie się wydawało, że R32 już dawno w deklu była, a tu jednak niespodzianka, bo nie. Aj, przypadkiem mi się wcisło. Nie no. Może nie jest pierwszej młodości ten Jaguar, ale robi robotę i to konkretną. Wydaje mi się, że pierwszy raz w Forzie słyszałem osła. Także niezłe jaja.
Albo to był muł. Tam w sumie nie wiem. A, jeszcze... Na koniec pokazu The Crew Ubisoft pokazał teaser sezonu 6, który już będzie po nowym roku, w styczniu albo w lutym. No i najpewniej to będzie okres pod znakiem Red Bulla. Sądząc po kolorach, ktoś tam się nawet dopatrzył śladów holenderskiej flagi, czyli może nawet doczekamy się gościnnego występu Maxa Verstappena na Hawajach. No to niemal idealnie gładko przejechany zakręt był. Tutaj prawie przejechałem cały zakręt bez ścinania barierki, tam trochę mi się tylko zahaczyło, ale blisko było. A jak robiłem tutaj strefę pomiarową, no to ten jeden zakręt niemiłosiernie mnie wkurzał. Ale wycieczkę sobie zostawimy na koniec albo na Hot Wheelsy. Może przy odrobinie szczęścia nie będzie trzeba zbyt długo czekać, a już w ogóle się kogoś doczekamy. A jak nie, to może chociaż... Nawet jeśli ktoś się załapie do matchmakingu, ale nie do samego ścigania, to... Może przy odrobinie szczęścia uda się jakoś samemu to pojechać. Aż dalej. Pewnie będę musiał przejechać wszystkie trzy wyścigi i całą trasę finiszu jednego do startu drugiego przejeżdżać. O. Jaguary nie miały ze mną żadnych szans. Nawet ten wyścigowy Project 7, czyli XJ13. Poza zasięgiem. Tylko gościu z drugiego miejsca mógł mieć potencjalnie szansę, ale... Ale niżej to już nie było opcji. Teraz porajdujemy w miniaczu. No niestety nic lepszego mi do głowy nie przychodzi, jeśli chodzi o angielskie rajdówki, które miałbym w B-klasie w garażu. Teoretycznie wydaje mi się, że mam też klasycznego Mini Coopera w B-klasie, ale... Może się on okazać trochę zbyt lekki, jeśli trzeba będzie się przeciskać między botami. Słabo ogarniętymi randomami.
A jednak miniacza miałem. No i ten mały może byłby bardziej zrywny i zwinny, ale jednak gabaryty i prędkość maksymalna przemawiają na korzyść tego nowszego. A jednak dwa Jaguary? Ktoś wziął Elana? Serio? I ktoś się skusił wziąć małego miniacza. Ja się tego starszego. I jeszcze wzięli. Ci, co wzięli Jaguary, wzięli je stokowe. No nie wierzę. Co za typy. Ktoś mi mówi, że przez nich przewalimy tego triala. W sumie miniacz i Elan to wozidła lekkie, no miniacz to nawet legenda praktycznie wczesnej ery rajdów, ale czy podoła nowszym maszynom, to no, na razie na to nie wygląda. Taki Lotus 341 wygląda niby jak go-kart, ale mnie się wydaje, że bardziej do niego pasuje łatka Buggy'ego. A ten mini Buggy to w ogóle. O ile w Horizon 4 jeszcze jakoś szło znaleźć dla niego jakieś zastosowanie, o tyle tutaj to jest. Zwłaszcza w eliminatorze taki badziew. Wow! Chyba nigdy mi się nie wcześniej nie zdarzyło tak gładko przejechać tego zakrętu. Zagrajmy drużynowo. Blokujmy tego Jaguara ile wlezie. Dobra, miniacz. Klasyczny. Skosił mi blachę! To menda! Dobra. Puszczamy go. Jak sobie jedzie po podium. Ten Hulksteiger, myślałem, że to jakiś kibic Hulkenberga. Ale wtedy miałbym na blasze numer. Bo tam widziałem Hulk 22. Jakby faktycznie był fanem Hulkenberga, to miałaby Hulk 27. Co oni odwalają? Co? Zadzwany. I jeszcze ostatni się tam nazywa Brexit. Ma Brexit w nazwie, no. Ludzie, co za dzbany. Się odechciewa jeździć w triale z takimi cymbałami. A gościu w starym miniaczu powinien sobie odpuścić, bo samemu tego nie wygra przecież.
Dobra, minibugi przejął inicjatywę wśród botów. To dla nas bardzo dobry znak. Kurde, się zagapiłem. Dobra. A tu ci blokuje dzbanie cztery boty. Szybciej z tą lodziarnią. W mijaczu drugim to nie jest gracz drużynowy. On umie tylko PvP jeździć najwyraźniej. Dobra. Jeden z tych słabe uszy wyszedł. Czyli chyba to mamy wygrane, tak? No. I to gościu w D-Type'ie wyszedł. Co za ulga. Już nie mogłem patrzeć na tego typa. On się chyba specjalnie tak nazwał i chciał skazać nas na porażkę. No nie mogę. No tutaj mam nadzieję, będą lepiej ogarniać. I mam na myśli. Mam na myśli randomów, nie boty. Zwłaszcza, że najpierw Railton to naprawdę. Pamięta czasy międzywojnia, a tamto na każdej nawierzchni się ścigali przecież. Chcecie, żebym was puścił, to ciśnijcie. Bierzcie ich, a nie się będziecie bawić w jakieś popierdółki. Ale było blisko. Jakbym teraz przygwoździł tego Elana, no to byłaby bieda. Ale byłyby rage'e ze strony gościa. Dobra, sytuacja wygląda całkiem nieźle. Tylko Hulkenberg się musi sprężyć. Nie no. Wiem, że to nie jest Hulkenberg.
Ale było blisko. Okej, tutaj jazda po ścianie niewiele pomaga. Chcesz go wziąć, to leć. No nie no. W początku myślałem, że szanse na wygranie trwale będą marne, ale chyba skończy się tylko na strachu. Ale William, nie wiem co to za miniacz, który to miniacz, ale... No jak się okazuje, jest całkiem mocarny. Elan, coś ty odwalił, chłopie. No oni co już tracą kolejne pozycje, co za ślimoki. O. Ten w Jaguarze, który pozostał. Jakimś cudem się udało to wygrać. Znaczy, jestem w szoku. Bez kitu. Ale dobra, trial z głowy. Możemy lecieć na Hot Wheelsy. Oczywiście wpadł nam Hot Wheelsowy Mustang jeszcze do kolekcji. No. Stary, dobry, sprawdzony Golf. Nie będę go jeszcze usuwał z ulubionych, bo przecież potem na ledowej przygodzie też mi się przyda. Dobra. To lecimy na Hot Wheelsy. Ja sobie zaznaczę, ale najpierw jeszcze wejdę, bo mnie już zaczyna kłuć ta zbugowana tablica. No, naprawione. Już wygląda lepiej. Plus 50 do przyjemności z jazdy. Spróbujemy stąd zacząć rozpęd, chociaż może nie będzie takiej potrzeby. Kurde, to sobie miejsce wybrałem. A, czyli to do Halfpipe'a trzeba było się tepnąć jednak. Tak się te drogi ze sobą zlewają.
A nie, przecież z drugiej strony są te. Jest o wiele lepszy rozbieg. Prawie bym zapomniał. Dobijemy do 300, dobijemy! 341 na godzinę. Na S-ie. To Razer wraca do gry. Mam nadzieję, że tutaj będą same sprinty, nie będzie żadnych torów. Ulżyło mi. No, a po tych mistrzostwach se skoczę na malutką przerwę, się nawodnić trochę. No i też trochę rozruszać kości, bo mnie tutaj trochę plecy zaczynają powoli wysiadać. Nie no, aż taki stary to ja nie jestem. Choć nie zmienia to faktu. Który ogłoszę już na koniec streama. Jak już będę opowiadał o planach na przyszły tydzień. A no tak. Najnowszy Mustang GT. A zobaczę potem w wynikach końcowych, bo teraz nie miałem okazji się przyjrzeć. Czy w stawce też pojawił się Dark Horse? Czy on raczej był w tych torowych zabawkach niż we współczesnych muscle carach? Chociaż mi się wydaje, że na przykład taki Shelby GT350R też powinien być torową zabawką, a jest tylko współczesnym muscle carem. Niektóre dobory aut do kategorii są trochę zastanawiające. Łagodnie mówiąc. A i tak się pokonuje na Hot Wheelsach nawroty. Jadąc po ścianach. Czyli z głową. Ktoś tam chyba zepsuł se nawrót, albo ogólnie słabo mu poszło, bo jest daleko z tyłu. Falcon. A, był Mustang Dark Horse, proszę. I nawet rocznicowy Viper. Tylko ten Viper się chyba zbagował. Co za zbanowate AI chwilami. I nikt w niego nie wjechał, żeby przejechał metę. Teraz przejechał. Ciekawe. Może nie tyle się zatrzymał, co się zbagował. Nie, widziałem. Ogólnie chyba wszystkie PC-towe porty, znaczy wszystkie PC-towe wydania Deku 2 są za 4 zł, no to jak chcesz, to możesz skorzystać.
Problem w tym, że razem sobie nie pogramy, bo nie ma crossplayu. Aż se zobaczę. Czy konsolowe wersje też są na podobnej przecenie? To zobaczmy Dekru 2 na Xboxie. Czy też jest w takiej przecenie? Strasznie się to topornie ładuje, dobra. To dopóki się to ładuje, to teraz sobie zrobię małą przerwę na rozprostowanie kości. Dobra, od razu się poczułem lepiej, jak zobaczyłem, że kurde, jednak konsolowe wersje też są tak przecenione. Jeszcze 11 dni, żeby zaopatrzyć. Także Steam, Epic albo bezpośrednio na Ubisoft Connect, albo na Xboxie. No i pewnie na PlayStation też. Dekru 2 za 4 zł, no to żal nie skorzystać z takiej okazji, zwłaszcza, że taka promocja może się nie powtórzyć w ogóle, albo przynajmniej nie prędko. No, ja mam to szczęście, że już mam wszystkie auta, które można było kupić, kupione w Dekru 2. Zostały mi tylko auta z Summitów. Aut ze starter packów raczej nie liczę, bo one były za prawdziwą kasę. Tak jak teraz w Motorfeście jest specjalna R8 Cabrio. Mnie tam nie porywa jakoś do zakupu tej R8, a co dopiero tych specjalnych edycji RX 8 i Caymana bodajże GT4. No, zwłaszcza, że w Motorfestie można je za normalnie baksy kupić, czyli tą walutę w grze. Więc po prostu nawet dla celów importu do Motorfesta nie opłaca się tych dwóch aut kupować po prostu w dwójce. Szczerze, w salonie w Motorfestie i tak chodzą po taniości.
Kończymy te mistrzostwa i lecimy na wycieczkę. Jak nikogo nie znajdzie, to... To tak po 5 minutach czekania najwyżej... Polecę jeszcze rajdową przygodę zrobić i wrócę na bazową mapę i tam wycieczkę zrobię. Będzie trzeba, to... To trudno. Pogrzewa to slow-mo. Dla mnie to Shelby teraz konkretnie wyhamowało. O, idealnie. Niewielka utrata prędkości, a spory zysk na rywalach. W sensie na botach. Nie mam tu na myśli tego trybu rywali, co się jedzie czysto i na czas. No to nie ma co próbować takich rzeczy, bo... Flagowany czas zawsze będzie wolniejszy od czystego. Nawet jeśli jest teoretycznie szybszy. Czysta 50 na godzinę. Tak się nazywa szybki finish. Tym razem nie było żadnego klasycznego GTK. Drugi i trzeci tyle samo punktów. Niezłe jaja. Rzadko coś się zdarza. Wycieczka, w którą będzie stronę... Dobra, tutaj. Czyli od strony fotoradaru. 360, 370... 377 to był limit. Ryzykanckie w B. Okej. To sobie weźmiemy znowu Mitsu. Oczywiście nie Evo trójkę, którą się żeśmy zdobyli, bo jej nie mamy nawet zrobionej. Weźmiemy se Evo dziewiątkę.
A nie jakby coś znalazł. Tutaj tylko 330 na godzinę, ale... O, znalazło na szczęście. Miały być dowolne. Czemu nie mogę tego wybrać? Dobra, jeszcze niby 30 sekund niecałe. Dobra, trudno, to wezmę w takim razie Deltę. Skoro się uparli, że Evo nie może być z jakiegoś powodu, to niech będzie chociaż Delta. Dobra, pulsar, impreza i serio, ktoś wziął Fiestę. Gościu chyba nie ma za gęszcz wstydu. Chociaż wygląda, że Fiesta raczej może być ogarnięta. Przeciwko Mustangowi, staremu W154. Ludzie. MR2. 911 Turbo. W154, tam z przodu chyba jeszcze coś innego jechało, co chyba nie, raczej niezbyt się nadawało do... A, no tak. Ford SVT Cobra R. Bo zwykły Mustang SVT to chyba nie był. No, bo Cobra R to był 2000, a zwykły to był 2003 rocznik. No, śniegi to może nie najlepsza nawierzchnia dla Delty, no ale pewnie nawet nie zdążyłbym do Bronka dotrzeć. Przynajmniej nie przekoziołkowało. Jedyna pociecha. O, tu jest ten nawrót, który dosyć długo był zepsuty. I wywalało potencjalny reset. Zapominajcie checkpointa przez to, że było tak poprowadzona trasa. Dziwacznie. Dobra, to jest jednak koop, a nie PvP. No a ta Delta sobie pod górkę średnio radzi.
Nie no, ale to jest śmiech na sali, żeby ktokolwiek dał się objechać botowi. Mogę tylko zgadywać, że ten Daymerix to był ten gościu we Fieście. A strasznie niefortunnie żeśmy się słabo zgadali z tym pulsarem. No oczywiście, że to Fiesta była. A jakżeby inaczej, co on tak przymula? Chyba nie robił tego auta pod wyścigi terenowe. Z drugiej strony, jakoś jednak dał się tylko jednemu botowi zrobić. No, to jest taki dojazd pewnie, że no to jest chyba w innym biomie ten drugi wyścig. Skąd ja wiedziałem, że będę na starcie będę jechał w dobrą stronę? Skąd ta Fiesta miała taką siłę przebicia? Oczywiście, że Fiesta zamuliła na starcie. A jakżeby inaczej? Setup pewnie robiony jak już to pod prędkość maksymalną. Oczywiście myślałem, że się wcisnę teraz koło tego Merca. No karma go dopadła po prostu i tyle. Odwan nie umie inaczej jechać. Tutaj niestety nie mogłem wsadzić sześciobiegowej skrzyni, bo wtedy nie byłoby to już w B-klasie. A teoretycznie 911 Turbo też przez dość długi czas chyba nie miała skrzyni pięciobiegowej, tylko chyba była ograniczona do czterech. Jeszcze nie pamiętam. Coś wyhamowało mnie bardziej niż powinno.
P2 jakoś przeżyje. No, ale gościu w wieście to naprawdę przegiął azymut. A, Pulsar zasługiwał na tą wygraną, zwłaszcza po tym jak... No niefortunnie mu ze mną poszło w pierwszym wyścigu. Tutaj też nie za bardzo widzę jakąkolwiek alternatywną trasę. Tam chyba na dole wcale żadnego ze skoku nie było. Albo był, ale... Znam, że jak wszyscy jadą tak, to... To niechaj tak będzie. I słusznie. No stąd już praktycznie prosta droga, tylko jeden jeszcze techniczny nawrót i koniec. Nie tak to miało wyglądać. Też koleżka w Subarynie się też jakoś nadspodziewanie męczy. A ja też mam problemy przez to, że mam dosyć ograniczoną prędkość maksymalną. A w Evo pewnie takich problemów bym nie miał. Dobra, jakoś się udało, ale ten, ale ta kobra podskakiwała.
No nie wierzę, jest ta niedobrze przed wszystkimi wotami, to jeszcze przed Subaryną. Jakim cudem? Ta fiesta chyba była robiona właśnie pod takie trasy. A gościu w pulsarze chyba myślał, że jedzie open, a nie wycieczkę. Wydaje mi się, że open w ogóle ma podobną kolorystykę co wycieczka. Pewnie dlatego miał prawo się pomylić. No tutaj te tarki są jednak dosyć problematyczne. Tutaj to nawet nie ma co jechać po ścianach. Dobra, mamy to. Nie. To w takim razie wskakujemy sobie ten do Gulfa. No potem już nam się do niczego nie przyda raczej. Będziemy kończyli. To w takim razie lecimy. Ciekawe. Odpaliłem na Hot Wheelsach, to playlista sama się odpaliła bez problemu, a tutaj... ...117,5. Jakoś to będzie. Może się nie udać za pierwszym razem, ale... To nie powinna być męczarnia. Jak ta jedna strefa w gęstym, grząskim piachu. Nie, no tak to nie może wyglądać. No, nie bądźmy szaleni. Dobra, na styk, ale się udało.
Mi się wydawało, że widziałem jakby typowanego obejmował też mapy z dodatków, ale przecież na Hot Wheelsach nie było miejsca na to. O, dzisiaj teraz najwolniejsze mistrzostwa w całej playliście w tym tygodniu. Jedno menu za daleko. No. No tak, jest jeszcze fulga, ale ja ją chyba mam albo w D, albo w B. Nie mam jej w C, z tego co się orientuję. Zwłaszcza, że jednak ten Volvic jest OP w C klasie. Zwłaszcza na tym setupie. Okej, ten Volvic jednak jest szybki, ale na wierzchni to się trzyma średnio. Jak elektryki bez Forza Aero. Normalnie bym poczekał, ale czas mnie trochę goni.
A skoro zbliżamy się już do końca playlisty, to mogę już się powoli dzielić planami na najbliższy czas. A więc począwszy od jutra, znaczy no w zasadzie to jeszcze dzisiaj pewnie. Przy odrobinie szczęścia załapię się na streamie do UJ'ego. On też będzie badał nowy tryb. Nie wiem, czy miał okazję go sprawdzać poza streamami, czy dopiero dzisiaj będzie zaczynał. No zobaczymy, mówię, przy odrobinie szczęścia się załapię do jego konwoju i pomogę mu tam playlistę przejść, no i też realne możliwości poszukać go, pomóc mu w zapoznaniu się z trybem chowanego. Jutro kolejny mój występ komentatorski, czyli Grand Prix Brazylii w splicie pierwszym w lidze. W sobotę znowu podwójny weekend, tym razem nie tylko na Interlagos. Na Interlagos tylko o 20 w retro. A o 18 w splicie drugim będzie Spa, czyli Belgia. A Michael, no ciężko mi stwierdzić, jakie tempo mają rywale, bo jednak próba czasowa to wyznacznik niczego. Jednak bolid w próbie czasowej, a w warunkach Grand Prix się zachowuje zupełnie inaczej. Także no, powtórka dubletu z Austrii może być trudna. O wiele trudniejsza niż wcześniej. Ale walka o konstruktorkę będzie trwać w najlepsze. W niedzielę w Samicie w DQ2 będziemy zdobywać specjalną edycję Hondy S2000, która mogłaby się okazać niezwykle przydatna w przyszłych Samitach w Motorfestie. A w poniedziałek, a propos Motorfesta, no to w poniedziałek o tej samej porze co w DQ2 w niedzielę, czy Street Retro w sobotę. No i w Motorfestie będziemy świętować właśnie rocznicę premiery. Myślę, że przez weekend jeszcze znajdę chwilę, żeby pojechać Ride Finlandii w Dirt Rally 2.0. WRC na razie robię sobie dłuższą przerwę. Zrobię to w mojej mocy, ale nie mogę obiecać zbyt wiele z moim tempem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jakie ma on. Poza tym, skąd pewność, że
po zdobyciu mistrzostwa kierowców w splicie drugim nie będziesz musiał po prostu, znaczy nie będziesz miał już przymusu startów w splicie pierwszym w kolejnym sezonie. Wiem, że jest gwarantowane miejsce, ale czy jest przymus, to nie wiem, ale wolę tego nie wiedzieć jednak. Konstruktorkę co możemy wygrać, ale w kierowców w generalce jak będzie trzeba, to albo dobra, z klasyfikacją kierowców zdobyć jak chcesz. Jeśli będzie konieczność, że będziesz musiał startować w splicie pierwszym od przyszłego sezonu, to trudno, ale jeśli to jest tylko taka opcja, w co wierzę, to no to mam nadzieję na kolejny wspólny sezon w Europie. Spokojnie, nie będę robił jak z Verstappenem wczoraj w Austrii, zwłaszcza w sprincie. No, także wtorek na razie jeszcze Fajrant, ale mogą się pojawić jakieś wieści a propos splitu F2. Chociaż to, czy teraz we wtorek wystartuje, jest mocno wątpliwe. Środa, w środę kolejny co-op z Silverstone tym razem. Wreszcie normalny weekend. Odo mnie traci 2. A sam raczej konstruktorki nie wygra. Zwłaszcza, że nie wygląda, żeby miał jakiegokolwiek teammate'a, który by chciał jeździć. Nawet jeśli tam jakiegoś ma, to do jazdy się zbytnio nie pali. No. To jeśli chodzi o środę, to mówiłem, co-op na Silverstone. Znowu normalny weekend, a nie sprinterski, więc jest szansa na jeszcze lepszą poprawę sytuacji. A zarówno tydzień, jak będzie polowanie na nowego WRX-a, wasz streamer będzie dokładnie wtedy o rok starszy już. No a za dzisiaj dzięki. No i trzymajcie się. No jeszcze dzisiaj może u Jodziego, jak nie to jutro na kanale Vlopa na Grand Prix Brazylii w splicie pierwszym ze mną w roli komentatora, a potem tutaj u mnie w sobotę na splitach drugim i retro, odpowiednio też Spa i Interlagos. Także no, trzymajcie się i cześć.